Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do Gothica 2 Noc Kruka pod tytułem Złote Wrota. W poprzednim odcinku dotarliśmy do obozu orków. Musimy tu jeszcze w sumie porozmawiać z kilkoma ludźmi, bo szukam trzech piw jeszcze do zadania. Mamy 7 browarów w butelce, potrzebujemy właśnie jeszcze trzech piw, także mam nadzieję, że zaraz sobie to gdzieś znajdziemy, żeby to po prostu, nie wiem, kupić czy coś takiego. I ogólnie to tak, troszkę głośność była gry w poprzednim odcinku za cicha, ale już podbiłem ją, także powinno być git. Coś tam mówiliście o jakości, tu chodzi jednak o jakość, taką wam YouTube'ową. W sensie tak, jest film, rzucam go na YouTube'a i tam oczywiście kilka godzin trwa przetworzenie takiego filmiku, żeby tam się pojawiło Full HD czy tam 2K. No i jak miałem tam ustawione na jakąś 22 czy przed 22, bo na zaplanowanym sobie ten odcinek miałem, to powinna być wtedy jakość już Full HD czy tam 2K 1440p, ale czasami no właśnie ten YouTube zamula i przetwarza dłużej. Ja specjalnie też jeszcze dałem więcej czasu na to, żeby się ten film jeszcze troszkę później opublikował, żeby już takie 100% było, że niby jest to już Full HD dostępne. A jednak było jeszcze te 360p, więc po prostu no czasami YouTube zamula i no nie jest to jakby moja wina. Czasami YouTube zamula i jest jakby ta jakość troszkę później lepsza dostępna. Więc mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Jeszcze musieliśmy, tak, musimy porozmawiać z samym Torbenem? Nie, nie musimy. Jak? Przecież byliśmy u samej Grity. Dobra, tylko była widocznie akcja taka, że można powiedzieć było Gricie o tym, że Torben tutaj jest. Nic więcej w sumie. Mamy też te zadanie nawiedzony dom, nie wiem jeszcze co dalej tutaj, bo tam im straszy. I tak, no musimy... W sumie możemy pogadać z Warekiem. Pamiętam, ktoś mi mówi, że jeżeli sobie porozmawiamy z Warekiem, to z innymi orkami jakieś tam nam questy mogą się odblokować, więc w sumie... Witaj. Witaj, Mora. Co się do nas sprowadza? Mam nadzieję, że jesteś przyjaźnie do nas nastawiony. A nie, jak ci przeklęci piraci. Przez nich musimy bardzo ograniczyć do was nasze zaufanie, Mora. Ale nie obawiaj się. Jeśli masz uczciwe zamiary, nic ci nie grozi z naszej strony. Przychodzę w pokojowych zamiarach. Chciałem się po prostu rozejrzeć po obozie. Miałem taką nadzieję, Mora. Możesz się swobodnie rozejrzeć po naszym obozie. Porozmawiać ze wszystkimi. Obecnie przebywa u nas kilku ludzi. Możesz się ich spytać, jak się u nas żyje. Porozmawiaj także z Keretem. Jest moim zastępcą tu w obozie. Opowie ci o prawach i zasadach panujących w naszym obozie. Czy... Może już z nim rozmawiałeś? Tak. Z pewnością też będziesz mógł się wykazać, pomagając moim braciom w obozie. W ten sposób zyskasz nasze zaufanie. Oczywiście wszędzie możesz chodzić po obozie, poza świątynią, do której wstęp mają tylko szamani i wojownicy wyżsi rangą. Co znajduje się w świątyni? Świątynia jest naszym sanktuarium. Czcimy w nim ducha naszych przodków. Odkąd przybyłem do Jarkendaru, uczę wszystkich moich braci, że naszym prawdziwym panem jest duch przodków, a nie Beliar. Z początku było to bardzo trudne. Jednak teraz prawie wszyscy uwolnili się od zgubnego wpływu tego demona. Prawie? Tak. Czasem jeszcze zdarzają się orkowie, którzy potajemnie czczą Beliara, ale w Jarkendarze raczej ich już nie spotkasz. Tym bardziej, że ostatnio do tej krainy z niewiadomego powodu przybywają hordy Beliara. Te piekielne istoty atakują także nas, więc tylko szaleniec mógłby dalej wierzyć w dobroć Beliara. Zapewne słyszałeś już o tej pladze nieumarłych? Tak, ta plaga powoli zalewa cały Jarkendar. Mam jednak zamiar zająć się tym plugastwem. Jesteś bardzo odważny, jeśli chcesz się tego podjąć. Chociaż
Chyba nie do końca świadomy tego, na co się porywasz. Nasi wojownicy czuwają dniem i nocą, gdyż czasem i w naszym obozie pojawiają się demony. Także nasi szamani cały czas próbują ustalić, co jest źródłem tego ataku pomiotu Beliara. Czy udało im się coś ustalić? Nie mogę mówić z tobą o takich rzeczach, Mora. Najpierw musisz zdobyć nasze zaufanie. Wtedy będę mógł powiedzieć ci coś więcej. Rozumiem. Czy wiesz coś o Złotych Wrotach? Złote Wrota? Od kogo o nich słyszałeś? Pewien mag, Neoras, który jest bratem Xardasa, powiedział mi o tym. Ach tak. To dla mnie wiele znaczy. Jednak na razie nic nie mogę ci powiedzieć o naszych odkryciach. Bardzo możliwe, że te Złote Wrota mają coś wspólnego z atakiem istot Beliara. Tak, to całkiem możliwe. Myślę, że nasi szamani też mogliby ci coś powiedzieć na ten temat. Wpierw jednak musimy być pewni, że nikomu nie zdradzisz naszych tajemnic. Zdobądź odpowiednią reputację. Czy wiesz, że przybyła tu ekspedycja paladynów? Tak. Moi zwiadowcy już mi o tym donieśli. Do tej krainy wciąż przybywają nowi ludzie. Piraci, bandyci, teraz paladyni. Zaczyna się tu robić gorąco. Na szczęście, z tego co wiem, paladyni przybyli w przyjaznych względem nas zamiarach. Jak wyglądają wasze relacje z piratami? Mora, lepiej nie pytaj. Gdyby się okazało, że jesteś jednym z nich, moi orkowie starliby cię na pył. Piraci to kłamliwe i oszukańcze mory. Nie mają wcale honoru. Wcześniej nie było z nimi żadnych problemów. Ale gdy przybyli nowi piraci, wszystko się zmieniło. W dzień i w nocy musimy czuwać, bo nie wiemy, kiedy znowu zechce im się z nami walczyć. Zupełnie nie wiem dlaczego. Te parszywe mory wciąż nas nękają. Kiedyś chciałem ostatecznie się z nimi rozprawić. Dlaczego? Za pomocą magii odkryli, że w pobliżu ci piraci mają wyspę, na której jest znacznie więcej tych przeklętych ludzi. Atakując, ściągnąłbym ich tu wszystkich. Jednak, aby odeprzeć taki atak, mamy zbyt mało wojowników. Rozumiem. To niech połączą siły z innymi obozami. Ale no naprawdę widać, że tutaj piraci, no nieźle im, można powiedzieć, przeszkadzają. I to przyjmuję wszystkim. Niestety. Ale strasznie się rozgadał ten szef orków cały, więc spoko. I nic takiego nie było, żeby wiecie, coś tam nam się aktywowało, że będziemy mogli teraz jakby robić jakieś zadania. Znaczy więcej w sumie zadań. Czy po prostu tak o, niby nam się powinno wyświetlić już. To jest jakiś szaman. To jest też kolejny szaman. Nie przeszkadzaj mi, no dobra, spokojnie, spokojnie. Larisa. Ona niestety nie miała żadnego piwa. Ma bełty w sumie, możemy wziąć bełty. Korzystamy ostatnio troszkę z kuszy. Chwila. To jest tam ci szamani, oni tak właśnie, no, w większości za bardzo nie chcą z nami gadać. Nazywam się Temszak. Należysz do tych pięciu wielkich orkowych szamanów? Nie, Mura. Pięciu najwyższych orkowych szamanów przebywa dniem i nocą w świątyni ducha przodków. Gdybym był jednym z nich, nie spotkałbyś mnie tu. Poza tym przybyłem wraz z Warekiem z naszej ojczyzny i przekazuję pozostałym braciom naukę o naszym duchu przodków. O, możemy z nią handlować. Kurde, ma mikstury. Zajebiście. Ile czarów. O kurde. Bo się myślę, może przydać. Ogólnie to mamy też mikstury takie jak na stałą manę. W ogóle zobaczcie, jaka jest różnica. Premia do maksymalnej many 3 za 22 tylko, a już 5 za 225. Jaka to jest cholerna różnica. Coś tu chyba nie gra, mi się wydaje, ale powiem wam tak. Mamy no troszkę tego złota. Raczej będę chciał kupić chyba wszystkie, myślę, mikstury te
50-ki. Pełni to raczej nie. Amulety oświecenia, amulety, no też by się kurde nam przydały, ale to są drogie rzeczy strasznie. Jakieś przyzwania. Fajnie wiedzieć. Fajnie wiedzieć, że ma tutaj takie zwoje. Jak będziemy mieli jakiś problem z takimi bardziej silniejszymi potworami, to na pewno będzie można tutaj sobie zajrzeć. Tych mikstur, dobra, jak na razie w sumie nie sprzedajemy. Bo mamy wystarczającą ilość złota. Więc spoko. Jak na razie spoko, ale fajnie wiedzieć. O, jeden z domów zamieszkałych przez ostatników jest nawiedzony. Może on pomoże coś nam, ten szałan w tym. Jeden z domów zamieszkałych przez osadników jest nawiedzony przez złe duchy. Słyszałem o tym, ale to nic groźnego. Ale ci ludzie nie mogą tam mieszkać. Tak, to poważna sprawa. Postaraj się im jakoś pomóc. Aha, no to zajebiście się dowiedzieliśmy. W sumie chociaż oni tam nam też mówili. A wieczorem przyjdź, Mora, posłuchać naszej orkowej pieśni do ducha przodków. Wykonujemy ją przy świętym ogniu. O, fajnie. Jak nie zapomnę, to będzie można tutaj zerknąć. Oni też nam w sumie mówili, że pytali tego szamana orków jakiegoś, czyli widocznie ten psiaka, bo on już jakby wiedział o tym. No i że im nie pomógł, więc no. Kurde, no te piwa. Jest też szansa na to, żeby po prostu je gdzieś tam zbierać, nie? Ale hej, wypytajmy jeszcze. Możesz mi czegoś reszty orków. Siłę nam może pokazać, żeby zwiększyć. Mamy w sumie jeszcze z 1000 do poziomu. Tutaj możemy jeszcze w sumie zerknąć. Z tymi to na pewno nic nie będzie. Kowal. Witaj. Czyś byś zajmował się kowalstwem? Tak, Mora. Właściwie dawniej się tym zajmowałem. Teraz już nie nadzoruję pracę. A pomaga mi mój pracownik, Brian. Sam już jestem za stary, żeby się tym wszystkim zajmować. Rozumiem. Jaką broń potrafisz wykonać? Bardzo różną. Mógłbym ci ją pokazać. Ale tak, cały towar oddaję kupcowi, Wokarowi. Mogę coś dla ciebie zrobić? Tak, Mora. Potrzebuję parę piłek rudy. Próbuję właśnie wykonać topór z magicznej rudy. I brakuje mi jeszcze paru piłek, jeśli mi ją przyniesiesz. Szepnę Warekowi, dobre słówko o tobie. No dobra, jakaś pomoc dla Kowala. Czyli widocznie no kolejne reputacje nam wpadną. Bryłki, w sumie mamy jedną bryłkę rudy. Ale kilka, no to pewnie będzie z trzy potrzebował. A nie, 4 jest napisane, okej, czyli zapewne 4 wystarczam. No nie mam jeszcze tego wydobywania kruszcu nauczonego, więc no... Właśnie, Brian. Cóż za spotkanie, tylko że nawet nie możemy z nim pogadać, a szkoda. Fajnie, żeby było coś, ale no nic nie dodali jak na razie może. Czy ja tutaj byłem? Sprawdzałem te miejsce. Jakieś skrzynie tu trzymają, nic tutaj nie ma takiego ciekawego, żebyśmy mogli coś tu wziąć? Chyba nie. No dobra, pogadajmy sobie jeszcze z innymi. Coś tu leży. Widły tu leżą, o kurde. Na pewno się przydadzą. Ja piwa szukam, a nie. No pogadajmy sobie jeszcze z tymi innymi. Misot. Ma tutaj jakieś, kurde, no wiecie, ale to już tak za bardzo nie bierzmy. Tego. Tak niby można to brać, niby nie. Chociaż pewnie nikt nie zobaczy, to nikt nam nic nie zrobi. Tutaj był jeszcze któryś, z którym mogłem rozmawiać. Czaktur chyba. Kim jesteś? A kim ty jesteś, Mora? By zadawać mi takie pytania. Dla mnie jesteś tylko marnym strzępem człowieka, który nie ma pojęcia o wielkiej mocy ducha przodków, będącego ojcem wielkiego rodu orków. Znak to. Jesteś tylko przemijającym dziewem, który przez krótką chwilę zamigocze na firmamencie świata. Więc zanim następnym razem zadasz pytanie, zastanów się choć przez chwilę nad swym marnym losem. Jeden z domów w obozie jest nawiedzony przez złe duchy. To bardzo interesujące. Ale co ja mam z tym wspólnego?
czy jako szaman możesz mi jakoś pomóc? Trzeba wygnać te złe duchy. To nie jest sprawa dla mnie, ale możesz porozmawiać z szamanem Gorhezem. Gorhez, okej. Okay. Rozumiem, że jesteś orkowym szamanem. Nie. Nie jestem tym, za kogo mnie uważasz. A kim? Moja zewnętrzna powłoka wskazuje na to tylko, co widać okiem. Ale kto zobaczy, co jest we wnętrzu, tego nie wie nikt. A już na pewno nie ty, Mora. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Więc co powiesz o sobie? Powiem ci tylko tyle, ile będzie niezbędne. Czyli? Czyli nic. Aha, oczywiście. Czyli nic, no to zajebiście. Nie to nie. Jakie ego. Gorhez. Gorhez. Dobra. Gdzie on był? Czy ja już z nim gadałem? Nie mam pojęcia. Jest tu po prostu za dużo orków, żebym zapamiętał. Znaczy, żebym już pamiętał te imiona, bo myślę, że z czasem tam wiecie. Coś tam powoli jakoś tam nam te imiona wpadną, ale... Wiadomo, że jak na razie... Gorhez, że jak na razie no ciężko. Żeby zapamiętać te imiona. Gorhez. Ale przecież to jest niby szaman, tak? No właśnie, no to szaman. Szamani ogólnie znajdują się tylko tutaj tak naprawdę, więc... Tam przy samym wejściu jest strażnik, jeżeli dobrze pamiętam, no właśnie. Nie wiem, przejdźmy jeszcze raz, może po prostu go gdzieś ominąłem. Tempszak, Torben, wiadomo. Strażnik ognia. Tu nie ma. Ej, gdzie są pozostali szamani? Mogą być tam dalej? Ej, tam był właśnie jeszcze jeden szaman, tak, on sobie tutaj siedział. Czy to jest ten? Ja z nim już kiedyś gadałem. Ale... Jak już tak zaczęliśmy i coś tam jest na temat tego nawiedzonego domu, na temat tego zadania, to fajnie by było już to dokończyć. Może tak, to jest on. Jeden z domów zamieszkałych przez osadników jest nawiedzony przez złe duchy. Złe duchy potrzebują spokoju, Mora. Nie można im przeszkadzać. Tak, ale to one przeszkadzają mieszkańcom. W domu ciągle słychać jęki i wrzaski. Rozumiem, Mora. Ale co ja mam do tego? Chcę wygnać te duchy z domu, by jęczały gdzieś indziej. Szukam kogoś, kto powie mi, jak tego dokonać. I przyszedłeś z tym do mnie? Tak, szamanie. Dobrze zrobiłeś. Pomogę. No w końcu! Znam pewien sposób na wygnanie złych duchów. Ale nie jest to proste. Do ich przepędzenia potrzeba specjalnej substancji. Co to za substancja? Czarna ruda, zmieszana z esencją ducha. Gdy będziesz miał przy sobie tę substancję, złe duchy pójdą precz. Skąd wezmę czarną rudę? Mam przy sobie ten materiał, aczkolwiek nie mogę ci oddać go za darmo. W zamian musisz jeśli 100 sztuk złota, esencja ducha, git. Esencja ducha to jest, rozumiem, mikstura niebieska, ta najmniejsza. O kurde. To jest to. Dobrze, że to tańsze. Czyli esencja, natrzymany. Widzicie? Jak dobrze jest po prostu czasami zachowywać jakieś przedmioty. Jeżeli bym to sprzedał, bym musiał to pewnie odkupować później za 5 razy droższą cenę. Więc elegancko. Przez chwilę myślałem, że to jest mana... 50, a tu kurde, jednak te nazwy trochę mi się pomieszały. Czyli spoko, no 100 złota jeszcze do tego, git. Oto esencja ducha oraz 100 sztuk. Doskonale, już mieszam. Teraz dobra, mieszaj. Idź do tego nawiedzonego domu. Okej, okay. No dobra, no miejmy nadzieję, że to zadziała. Ale powiem wam tak, łatwo to w sumie samo przyszło, po prostu wystarczyło porozmawiać sobie z tymi szamanami i... Jakby no sami nas na to naprowadzili i nie musiałem tak naprawdę nigdzie indziej iść, tylko po prostu tutaj z tymi szamanami pogadać i wszystko git. Proszę, już się uspokoiło. No, już? Tak całkowicie? Hej! Pozbyłem się straszydeł. W twoim domu panuje spokój i cisza. Naprawdę? To nie do wiary. Muszę to sprawdzić. No proszę bardzo. Kantar coś powie? Znaczy, przepraszam, Torben, jaki Kantar.
No i jak? Okej. Okej, no to wszystko w takim razie. Tylko, że... do Goresa pójdziemy jeszcze, do Gorhesa. Żeby nam jakby chyba całkowicie zaliczyło to zdanie, bo... musimy powiedzieć po prostu, czy to zadziałało. Ale fajnie, że tak wyszło w sumie dość spontanicznie to, że jednak to zadanie mamy wykonane, będziemy mieli wykonane, bo... troszkę tych zadań mamy, nie? I zawsze to tam jakoś powoli nam wszystko to się wykona. Ruda podziałała. Świetnie. Poleca się na przyszłość elegancko. Dobra, będziemy wiedzieć. Okej, i teraz dopiero do Larisy pójdźmy. I powinno już nam zaliczyć zadanie, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że tutaj mamy chyba już wszystko, jeżeli chodzi o tą część tego obozu. Porozmawiałem chyba już ze wszystkimi. Które misje miałem, tam to wziąłem. Mogłem wziąć, to wziąłem, ale... czekajcie, co tu się odpierdziela? Jak to działa? Jak, w jaki sposób ja mam zakończyć teraz zadanie? Czy może do tego szamana, z którym rozmawiałem, który mi polecił tamtego? Wątpię, ale... tamten to był jaki? Trwam w kontemplacji świętej. A, dobra. Kurde, co tu się odpierdziela? Mszak. Potrzebuje esencji ducha? Czekajcie, bo ja tutaj nie chcę też specjalnie wywalać pieniędzy. A ja to mam przecież, to znaczy miałem, nie? Ale to jest z tym zadaniem. Dobra, potrzebuje mojej pomocy. Ej, czy... ja pierdzielę. Czy jest jakby to obowiązkowe, żeby zaliczyć zadanie? Trochę bez sensu, ale sprawdźmy. Bo no nic nigdzie nam nie wyskoczyło. Nie, raczej nie. Bo wiecie, myślałem, że jakiś nowy wpis będzie, że po prostu trzeba to zrobić, że jakby gra nie przewidziała, że my będziemy mieli swoją, nie? Tą esencję. Ale nie, jednak nie. Ale w jaki sposób miałem teraz zakończyć to zadanie? Skoro Larisa mi je zlecała. Warg to nie. Coś się zepsuło ewidentnie. Ja mi się wydaje, że dokładnie powinno nas zaczepić. Spokojnie. Nie słyszę żadnych wrzasków. Jak tego dokonałeś? Mam swoje sposoby. Jestem ci dozgonnie wdzięczna. A oto nagroda za twój trud. Znalazłam to kiedyś niedaleko świątyni orków. Nie wiem, skąd się tam wzięło. O duchu przodków część pierwsza i reputacja w obozie oczywiście. Ile mamy tej reputacji, możemy sobie tak zerknąć na szybko? 4. O duchu przodków część pierwsza. Duch przodków objawił się niegdyś orkom skazany na wygnanie, którzy przebywali na dalekich pustyniach Nahdoru. Im pierwszym, mimo iż byli tego niegodni, pokazał, kto stworzył i kto jest ojcem wszystkich orków. Im też dał swoje światło, by zanieśli je pozostałym orkom. Orkowie z pustyni przekazali przesłanie ducha przodków wszystkim orkom, wojownikom, szamanom i orkowemu królowi. Dzięki temu nasz lud już od wieków czci swojego Ojca i Stworzyciela, a Duch Przodków napełnia lud swą mądrością i siłą. W przeciwieństwie do orków, odszczepieńców, którzy zwrócili swe serce ku Beliarowi i stali się jego niewolnikami, orkowie z Nahdoru nigdy nie zeszli ze ścieżki prawdy. Fajna, ciekawa księga i kilka części widocznie tego musi być. No i spoko. No i co? Oni mieli tu odprowadzić jakiś tam rytuał, to chyba tak tylko wygląda, nie? No... nie będziemy im tutaj przeszkadzać, ale fajnie, klimatycznie jest. Dość. Fajny ten w sumie obóz orków. Ale dobra. Możemy się przespać. I teraz, w trakcie tego odcinka, dostałem komentarz. Związany z piwami. Ja ogólnie dużo tych piw znajdowałem tam w obozie bandytów. To znaczy przed obozem bandytów, tam w obozie myśliwych, troszkę obok. Troszkę dalej, troszkę bliżej. I komentator napisał, za co ci dziękuję, że tam powinniśmy wszystkie piwka sobie znaleźć, więc w sumie spoko, bo naprawdę troszkę ciężko tak to, oto patrzymy tych handlarzy tutaj w jednym obozie, w drugim obozie nie ma nic do sprzedania, to znaczy do kupienia tych piw, więc spoko. Tu jeszcze sobie oczywiście wrócimy, bo wiadomo, w każdym obozie tak naprawdę mamy do zrobienia coś jeszcze, że mi się język poplątał trochę, sorry, więc... no, trochę czasu nam jeszcze z tym zejdzie. Rdesty polne. Cholerne rdesty polne. Nie wiem, gdzie już mam je zdobywać, żeby sobie po prostu troszkę zacząć wykorzystywać tą alchemię, którą się nauczyłem.
Mordercy polne są potrzebne po prostu mi do wytwarzania mikstur. Ale no już troszkę kupiłem, także spoko. Więc myślę, że możemy się wybrać do obozu bandytów. Oddamy sobie tam w takim razie dwa zadania i chyba to będą już wszystkie zadania, które... W obozie myśliwym, przepraszam, myśliwych. I chyba to będą już wszystkie zadania, które byśmy dla nich mogli zrobić i będziemy mogli wejść do samego obozu bandytów. Prawdopodobnie. Mamy... Czekajcie, teleport do... na bagna. Do bagna. Którym się oczywiście szybciej przedostaniemy niż samym pójściem w tamtym, to znaczy od obozu paladynów chociaż. I tu jest tych trochę bagiennych szczurów. Mamy kuszę teraz. Zastanawia mnie to, jakie obrażenia będziemy im zadawać z kuszy. No z trzema to ciężko po prostu. Gdzie one są? Tutaj się troszkę sklinowały. Chciałbym tutaj wskoczyć. O, dokładnie. Nie widzę zladowanych obrażeń. Ej, spoko. Na 3 bełty. Prawie na 2 w sumie. Zaraz zobaczymy obrażenia, bo w tamtego jeszcze bijemy. Zobaczcie. 1, 2 i 3. Praktycznie na 3. Wiadomo, że nawet z takiej odległości te bełty niektóre nie wchodzą. Ale... jest spoko. Czyli z bagiennymi szczurami nawet taka grupka to jest spoko po prostu jako kusznik. Myślę, że będzie naprawdę warto troszkę coś tam w kusznika sobie pójść. Czy z jakimiś szczurami. Też jest łatwiej. No i jest dobra. Okej, okay, elegancko. I te piwa no powinniśmy sobie znaleźć ogólnie tutaj gdzieś jeszcze w tym obozie. Więc rozejrzyjmy się po prostu jeszcze. O, jest kolejne. Piwo, fajnie. Czyli jeszcze 2 nam będą potrzebne, możemy sobie zapisać. Srebrny pierścień, piwo, łodyga bagiennego ziela, mała kosa. Rdes polny, 5. Mędzurka 10. Bardzo zajebiście. Mikstury wpadną oczywiście dzięki temu. Czyżbyś chciał wejść do mojej chaty? Nawet o tym nie myśl. O ty! No dobra, ale piwa nie widzę, to tam... Chyba. No nie, no raczej nie ma, chyba że w kufrze. Ale dobra. O, kolejny skręcik. Zobaczcie, nawet... O, kolejne piwo. Nawet jeżeli byśmy mieli problem z tymi samymi skrętami, bo tam w obozie paladynów było jedno zadanie, żeby 3 skręty przynieść, czy tam 4, to tutaj byśmy sobie mogli je właśnie pozbierać. I w sumie chyba to poprzednie też stąd zbieraliśmy, tylko po prostu jest ich więcej i elegancko. 9 piw. Jeszcze jedno. Czyli faktycznie, naprawdę, jest ich tutaj dużo, tylko po prostu trzeba troszkę pochodzić. I... będziemy mieli je zebrane, chociaż tu już chodziliśmy. Trzeba uważać, żeby mu pod celownik nie podejść, bo już raz zginąłem. Jak ktoś tam pamięta. I jest 10. Zajebiście, czyli tak, mamy piwo do oddania dla Toma i wilcze skóry dla myśliwego Alto. Bo tam też trzeba było przynieść mu, to znaczy no załatwić. A z wilkami czasami jest... ciężko w Jarkendarze, ale nam się udało. Mam wilcze skóry. Świetnie, o to chodziło. Oto twoja zapłata. Przyjdź za jakiś czas. Może znajdzie się jeszcze dla ciebie jakaś robota. Dobra. Reputation in the Bandit Camp plus 2. Trochę nieprzetłumaczone w sumie. Wszystko nieprzetłumaczone, ale wiadomo o co chodzi. O co chodzi? Odkąd pojawiłeś się w naszym obozie, uważnie cię obserwowałem. To ty chciałeś koniecznie wejść do obozu strażników, tak? Zgadza się. Jak już powiedziałem, obserwowałem cię bacznie i widzę, że zrobiłeś sporo pożytecznych rzeczy. Moi ludzie mówili, że nieraz im pomogłeś. Poza tym, nikt specjalnie na ciebie nie narzekał, więc... Tak? Od dziś możesz wchodzić do obozu kasty strażników. Ich szef, Greens, już wie o tobie. Oczywiście tam też zachowuj się odpowiednio. Bo jeśli coś przeskrobiesz, będziesz miał między innymi. A teraz już i... Dzięki. No fajnie. Czyli no też jest jakby... niewymuszone to, że trzeba wszystkie dokładnie zadania zrobić, żeby móc po prostu tam wejść. W sumie do obozu strażników, przepraszam, tam mówię obozu bandytów, bo zawsze się tak mówiło, nie? Ale jednak oni to już inaczej nazywają, do obozu strażników, do kasty strażników, także spoko.
i mamy już opcję wejścia. Tam też na pewno będzie można coś sobie zrobić, ale i tak trzeba załatwić sobie wszystko w samym obozie myśliwych. I musimy jeszcze pójść do Toma, oddać mu te piwa. Tom był w tamtą stronę, przy takiej jaskini. Tam niedaleko tych, można powiedzieć, tego siedliska węży błotnych. Więc tu sobie pójdziemy i oddajmy te 10 piw. Elegancko, dobra. Jeszcze tak wiecie, jak będziemy gdzieś tutaj biegać w koło czy coś, jakieś tam nam potwory się trafią, to oczywiście będziemy starać się je zabijać, bo no nie jest kurde trochę łatwo z tymi punktami nauki. I teraz myślę, w co pójść po tym. Fajnie, bo też możemy się uczyć regeneracji many i życia. Czy w siłę pójść? Chyba siłę pójdziemy jednak. Myślałem, żeby później chyba w jedną rękę, chociaż nie. Chciałem jedną rękę wbić do 30 i dopiero później w siłę. I chyba tak zrobimy, że w sensie siłę pójdziemy dalej teraz. Zobaczymy. Tom, mam piwo. Świetnie. Nareszcie trochę się... Trochę, 10 butelek. Nie zapomnę ci tej przysługi. A, gdybyś kiedyś potrzebował konkretnej informacji o kimś z obozu. A teraz do... No dobra, niech sobie pije. Wszystkie? 4. 5. 6. 7. Już 7 i nie może. Oj kurde, nie wiem, czy sam bym tyle wypił w jedną... Nie no, w taką chwilę to nie. Ale 7 to już jest sporo. I a, pierdziele, nieźle, reputację też dostaliśmy. Idzie od razu spać. A no tak, to jest. Logan. Hej. Pokaż mi, jak potroszyć zwierzęta. Tu się troszkę u niego uczyliśmy tego. Także git. Możemy sobie jeszcze zerknąć na sam obóz myśliwych. Czy aby na pewno wszystko mamy wykonane? To ogólnie widziałem też przedtem topielca chyba, tak. Możemy się z nim pobić. No i? Czy będziemy wchodzić do obozu strażników od razu? Możemy w sumie troszkę sobie do tyłu pójść, bo tam jest w ogóle kufer jakiś. Może się to przydać. Nie chcę z dwoma jak na razie walczyć naraz. O, krytyk jak wejdzie, to jest elegancko. Chociaż kurde, no ta jedna ręka też, aby na wyższym stopniu była. Krytyki byłyby częstsze, to też by było spoko, nie? O kurde, teraz to było słabe z mojej strony, ale jakoś tak mocno nas nie bije. Dobra. Czy do obozu będziemy od razu wchodzić? Nie wiem. W sumie ciekawe trochę. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo. Kurde. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Nieźle. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Kurde. Troszkę duża kombinacja z 8. Złoto, piwo, zupa rybna. Zobaczcie, kolejne piwska. Także jest jakby tego nadmiar. I elegancko. No dobra, no coś tam zrobiliśmy, coś tam nam się udało zrobić w tym odcinku. Jakieś tam zadania. Już powoli lista zadań wykonanych zbliża się wielkością do listy obecnych zadań. Troszkę jeszcze nam brakuje. Więcej mamy po prostu zadań obecnych, jeszcze niewykonanych, niż samych wykonanych. Ale powoli no, ta lista po prostu zaczyna się już napełniać, zapełniać. O, piwo. Może mogliśmy tu nawet kupić, nie? Kusi mnie ten amulet. 40 życia. Mamy 180. Kusi mnie ten amulet, ale nie jestem do końca jeszcze pewien, czy będziemy to kupować. Bo to troszkę jednak kosztuje. Ale nie wiem. Nie wiem, do końca jeszcze nie wiem. Może jakiś lepszy się amulet jeszcze trafi. Jakieś pierścienie by się też przydały i tak dalej. O. Mogę wchodzić do obozu strażników. Właśnie. Bardzo dobrze. Teraz zaniesiesz trochę drewna opałowego strażnikom, a ja sobie odpocznę. Hehehe. Oto one. Komu mam je dostarczyć? Ach tak, zapomniałem po... Greens, okej, okay, no to do Greensa musimy iść. No tak, bo mieliśmy powiedzieć Gustawowi, jak już będziemy mieli dostęp do samego obozu strażników. Że będziemy mogli mu pomagać po prostu, jak to będziemy mieli dostęp, nie? Na razie nie. Przyjdź. Czy mogę coś zrobić jeszcze? Nie. Każe nam przyjść później. Roger coś nam tam mówi, on może handlować, pierścienie jakieś, kurde, drogie są te wszystkie pierścienie, amulety i tak dalej. Wytrychy możemy 3 wziąć.
Kirgo. Sara. Też nic. Malek. Też nic. Nie, no tych, tutaj chyba tak to mamy wszystko już ogarnięte. Tak mi się wydaje. Albert. Złodziejstwo. Jeśli mogę nauczyć się kradzieży kieszonkowej, ale jeśli chodzi o naukę skradania się, tyle to prawda. Obłądzo, dobra. Ale kradzież kieszonkowa? Kurde, no tak, no fajnie, 10 punktów. Można by było niby się nauczyć. Zawsze tam dużo hajsów padnie dzięki temu, bo jest ogólnie dużo NPC-tów. Ale na 10 punktów nauki to jednak jest. Zobaczymy. I też przy okazji jakiś expik tam zawsze wpada, co nie, jak okradamy jakby. Chociaż kurde, no ta zręczność w takim, na takim poziomie, czyli 20 punktów, nie pozwoli nam też jakby okradać dużej ilości w sumie tych ludzi, nie? Więc dobra. Myślę, że na tym i tak możemy sobie zakończyć. Ale dobra, zobaczmy jeszcze, co tutaj jest. Jakieś gobliny, coś? Coś tam słychać w tle, ale to tam za ścianą bardziej. O! O kurde! Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra, tylko klucz. Gdzie jest klucz? Gdzieś w pobliżu może. Powinien być w pobliżu. Czerwojad? No dobra, piekielny czerwojad, okej. Okay. Gdzieś powinien być, myślę, w pobliżu ten klucz. Chociaż nie. To znaczy, tak, ale piekielny czerwojad daje nam jednak mięso, a w poprzednim odcinku jak była akcja z takimi... Czekajcie, lewo, lewo, prawo, prawo, okej. Okay. Z takimi właśnie czerwojadami i one poznikały mi? Myślałem, że one znikły dlatego, że nie mamy nic z nich, a tu jednak okej. Okay. Czyli po prostu... wąż błotny, czyli po prostu one nam znikły i tyle. Tu byliśmy prawdopodobnie. Ej, nie wiem skąd ja mam zdobyć ten klucz. Może ten wąż błotny ma. Nie, no nie wiem. Gdzieś musi leżeć pewnie. Dobra, no nic, będzie trzeba przeczesać, myślę, tą okolicę. Ale to sobie, myślę, zrobimy to w kolejnym odcinku, także... No dzięki wam za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Kolejnego. Możecie zostawić w sumie jakąś łapkę, komentarz. Suba, jak ktoś nie subuje z was oglądających. Cześć.